Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Paladynie, ale to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, ponieważ dzisiaj będziemy sobie ogrywać nowy legendarny loch, który wyszedł na te święta. Przypominam, że jest od piątku, yy, czyli tak naprawdę od wczoraj i będzie trwał przez 10 dni. Przez 10 dni będzie go można przechodzić. Yy, no i co, powiem Wam dzisiaj mniej więcej, jak on działa, co i jak, co tutaj pozmieniali względem Halloweenowego lochu. Yy, wiem, że odcinka dwa dni nie było, ale tak naprawdę mieliśmy stra... no, znaczy dwa dni. No dzisiaj jest, nie, wczoraj nie było, ale byłem strasznie zalatany, dzisiaj też myślałem, że nic nie nagram. Zresztą widzicie po mnie chyba, że jestem taki delikatnie, można powiedzieć, zmęczony, no ale stwierdziłem, że usiądę wieczorkiem i nagram dla was ten film. Co tutaj tak naprawdę się pozmieniało, to jak już wejdziemy do środka, to Wam wszystko pokazuje Generalnie wydaje mi się, że te zmiany są na plus. Wydaje mi się, że ten loch o wiele, wiele lepiej teraz działa, wiele jest ciekawszych można powiedzieć funkcji, pokoi itd, i tak dalej. Natomiast tak, przede wszystkim nie możemy mieć, bo zaraz będą pytania, nie możemy mieć odpalonej warty, ani misji, żeby wejść do tego lochu. To pierwsza sprawa, więc dlatego też ja za bardzo nie chcę tego lochu robić na postaciach no bo wiadomo, że teraz mamy event golda więc ten loch po prostu bardziej się opłaca trzymać postać na warcie i żeby tego golda zdobyć a ten loch sobie po prostu machnąć już jak ten event się skończy, czyli po prostu od poniedziałku natomiast tak jak mówię nie można go odpalić gdy mamy warte. I musimy mieć minimum 50 level Jeżeli mamy niższy no to tego lochu nie mamy yy, Tutaj jak widzimy jak najedziemy na ten loch Bo dokładnie tutaj na niego się wchodzi yy, No to dodali nam tutaj liczbę prób Najwyższe zwycięstwo To nic nie mamy bo jeszcze tutaj żadnego yy, Żadnej próby nazwijmy to nie skończyłem Mamy komnaty na jedną próbę Ile zrobiliśmy maksymalnie A nie najlepszy wynik to ile komnat na jedną próbę I tak dalej yy, Generalnie no takie można powiedzieć statystyki Zawsze spoko no i na końcu mamy wygrywasz 0 razy Bo jeszcze ani razu na tym koncie nie Yy, zwyciężyłem, nie przeszedłem tego lochu po prostu. Yy, możecie wchodzić raz dziennie za darmo, natomiast jeżeli chcecie... W, zaraz, zarazem, po każdym jakby y, tam, y, po każdej próbie po każdym, y, można powiedzieć, padnięciu w tym lochu, y, chcecie wejść od razu, no to należy płacić 48 grzybów, generalnie mechanika y, za bardzo się nie zmieniła jeśli o to chodzi, więc kto nie wie, to niech sobie odpali filmik z poprzedniego, legendarnego lochu, zresztą widziałem, że sporo osób go oglądało ostatnio, bo myśleli, że to chyba ten, nie wiem, w każdym razie, no dopytywaliście kiedy nagramy z tego odświeżonego y, także my sobie klikamy dalej, no i jesteśmy w tym lochu, no i jak widzicie y, na, konie, na początek już mamy świetnie Świecące pomieszczenie. Te świecące pomieszczenia się zmieniły, dlatego że teraz możemy tutaj mieć różne rzeczy, mianowicie. Możemy spotkać gościa, który nas uleczy, co ciekawe, to jest taka nowość. Możemy dostać też drewno. Ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, w Halloweenowym lochu był, był tylko kamień do twierdzy, natomiast teraz można dostać też drewno. Jest taki gość, który jak stoi nam na drodze i a jak w niego wejdziemy, to albo, znaczy no, musimy w niego iść, żeby iść dalej tak naprawdę. Jeżeli ma dobry humor, czyli po prostu zależy to od szczęścia, to dam nam epic, a jeżeli nie, to nas uderzy i troszkę HP nam zabierze. Loch generalnie działa procentowo, więc Nieważne jaki mamy level, nieważne jakie mamy statystyki, nieważne jaką klasą gramy, y, mamy tutaj ileś HP i po prostu potworki nam biją procentowo to HP, y, więc tak jak mówię, no nie mają znaczenia nasze statystyki i tak dalej, bo wiele osób o tym nie wie i wiele osób o to pyta. Y, jak widzicie, tego na przykład jeszcze nie miałem. Tutaj mamy drzwi, to chyba żeby po prostu iść dalej, natomiast jak pójdziemy w lewo, to co nas może spotkać? Dokładnie, z tego co wiem, z tej dziury y, zazwyczaj wypada epic i, i jakby y, możecie napisać w komentarzu, czy jest na to 100% szans, tak jak mówię, no ja jeszcze bardzo y, jakoś tego nie ogrywałem, żeby tam wiecie, nie wiadomo jak yy, znać to wszystko, ale dużo osób właśnie pisze, że z tej rury w którą weszliśmy przed chwilą, wypada epik i nam też tak się wydarzyło. Co, warto mieć runę ulepszoną jakość przedmiotu, plus 5, jeżeli wchodzimy w ten loch, to jest jedyny taki wymóg odnośnie naszego ekwipunku, tak naprawdę, bo po prostu dzięki niej lecą nam lepsze itemy. Ona, jakby działa tak samo, jak rolujemy sobie epiki w sklepie epickim, i tak samo, jak tutaj nam wypadają właśnie w tym lochu. No, te szkielety to wszyscy wiemy o co chodzi z poprzedniego lochu. Taktyka tak samo, jakoś bardzo się nie zmieniła, dlatego że teraz do około setnego, ja bym nawet powiedział, że jak jakoś 120-130 pokoju najlepiej sobie zbierać yy klucze, a później tych kluczy używać, dlatego że y, dzięki temu wiadomo, że po każdym jakby y, po każdej 50, czyli po 50, po setnym, po 150 pięćdziesiątym, mopki biją nam więcej HP, więc po prostu no później już lepiej tych kluczy używać, bo jeżeli używamy kluczy i wejdziemy w drzwi zamknięte kluczami, no to nie ma, nie ma tam przeciwnika żadnego, y, więc po prostu tak się um, y, omija tych przeciwników, na no, znakach zapytania jak widzicie y, są ci przeciwnicy przeważnie, no i tak jak mówię, no teraz jesteśmy dopiero na 68. komnacie, więc generalnie nie lepiej ten ten loszek sobie, w sensie no lepiej te potworki sobie bić. No tutaj akurat mamy oprócz potwora, to jeszcze mamy tą pułapkę, nazwijmy to. Więc teraz akurat wyjątkowo użyję klucza ze szkieleta. Może nam wypaść gold, albo może nas wstać i uderzyć. Więc jakby pomijam go po prostu. Tutaj mamy pułapkę, na no lewej dę, trudno. Możemy wiadomo, od potworków uciekać. Mamy na to 50% szans, że nam się uda. Jeżeli uciekniemy, to nie zabiorą nam HP. Ale też nie dostaniemy, w sumie mogłem mieć jednak zapytania, to mój błąd. Ale też nie dostaniemy klucza za nie. Więc tak jak mówię o teraz. Akurat gold, ale tak jak mówię, lepiej do tej 100, około tam 20-30 komnaty, standardowo zbierać klucze. Czyli działa to y, tak samo jak w poprzednim lochu, bo na tamten lochu tak samo była podobna taktyka. No średnio trzeba około 8 odrodzeń, żeby żeby jakby. Ten loszek przejść, więc no, gracze free to play mają na to 10 dni, czyli po prostu 10 prób. Więc generalnie, jeden legendarny item mogą zdobyć. Oprócz tego, mogą też zdobyć bardzo dużo epików tam do kibla, czy żeby sobie ubrać i tak dalej. Więc no, generalnie ten loch nawet dla graczy free to play też jest, można powiedzieć, że na plus. Teraz nas już tutaj chyba zabije, więc spróbujemy uciec. I tym razem nam się udało. Znowu tutaj spróbujemy uciec, bo tak jak mówię, no, dokładnie zabił nas. No i jak widzimy, za 48 grzybów możemy lecieć dalej. No i klikamy. Dalej i po prostu ciśniemy. Mamy 70. Ósmą, 78 piętro nazwijmy to, no co, to je, co tutaj jeszcze doszło, doszła taka można powiedzieć syrenka, syrenka, która nam tam losuje co może nam dać z tego co wiem, na razie miałem ją raz, bo tak jak mówię tego loku jakoś tam bardzo dużo nie robiłem, tak naprawdę na każdym koncie robiłem tylko dwie darmowe próby, czyli łącznie zrobiłem można powiedzieć 10 prób i tak naprawdę syrenkę miałem tylko raz i ta syrenka dała mi epic, więc i też to było w tym pokoju ze światłem, co warto zaznaczyć w tym Halloweenowy, w tej Halloween nowej edycji raczej ten pokój ze światłem się omijało, ja teraz generalnie polecamy w niego wchodzić, bo tak jak widzicie no jest dużo możliwości dostania epika nie? więc i oprócz tego od surowca do twierdzy to też jest na pewno w cenie i też na pewno warto tutaj, warto się na tym skupić, patrzę tutaj cały czas czy nagrywa, bo szkoda by było, żebym się nagadał na marne co więcej tak naprawdę, no to wszystko wyjdzie w praniu wyjdzie w praniu, jeszcze wam zapomniałem powiedzieć na początku, zostawcie standardowo subskrypcję z dzwoneczkiem oraz kciuka w górę, bądź też w dół, jak tam chcecie bo wiem, że ten, osób, ten film obejrzy sporo osób, pamiętamy, że jest taki challenge na który już nam zostało tak naprawdę no niecałe dwa tygodnie, nie, już dość niewiele czasu, no ale jeszcze tam niecałe 500 subskrypcji, mamy gdzieś tysięcy chcieliśmy, bo jak wszyscy wiedzą ja zacząłem nagrywać jakoś tam na początku stycznia i chcielibyśmy w równy rok wbić te 10 tysięcy subskrypcji byłby to fajny wynik, no ale zobaczymy czy to się po prostu uda, nie, więc, więc jakby jeżeli możecie to zostawcie subskrypcję polećcie kanał komuś, możecie nawet z cioci na przykład zasubskrybować też będzie spoko no ale tak, tak to po prostu wygląda, to tak wtrącę i te kciuki w górę, w dół tak samo pozycjonują film, więc zostawiajcie i tyle, tak jak mówię, no jeżeli chodzi o jakieś tam większe zmiany, no to wyjdzie to w praniu, no generalnie na pewno zmieniły się potwory, zmieniły się bossy, yy, zmieniła się jak sami widzicie szata graficzna tego lochu, no ale o tym już wiemy jeżeli chodzi o gold. gold, który jak wiemy, no ostatnio był tutaj. Aha, w ogóle jeszcze właśnie jedna rzecz. Jeżeli ten epik jest z tej dziury, z której my dostaliśmy, czyli to, to jest on, on, on liczony jako taki, który był już w toalecie. Jak sami widzicie tutaj, mamy napis: ten przedmiot był już w toalecie, więc nie dostaniesz do niego złota. Tak więc po prostu te epiki, właśnie z tej rury kanalizacyjnej, powiedzmy, czy tam coś w tym stylu, właśnie są już z toalety. W sumie to ma sens, nie? Ma to sens, więc spoko. Tutaj dostaliśmy coś na 3 staty, więc też spoko, na razie sobie zostawiamy. No i mamy, jak widzicie, znowu pokój. Znowu pokój z. Yy, yy, ze światłem. I właśnie tutaj jest potwór, yy, który z tego co wiem, zabija nas na hita. To jest tak naprawdę chyba jedyny minus tego pokoju ze światłem, że coś takiego dodali. I ja, nawet, jakbyśmy mieli full HP, yy, to z tym ten potwór nas zabija na hita. Możemy co prawda spróbować uciec. Zobaczymy, czy teraz nam się uda. I tak mamy mało HP, więc yy, dużo nie straciliśmy. No ale spróbujmy, czy się uda uciec. No i widzicie, udało się, więc jakby no, jest szansa 50% na to, że uciekniemy przed nim. Ale jeżeli nie uda nam się uciec, no to on nam zabierze całe HP. Yy, więc no to jest tak naprawdę jedyny, jedyne takie, można powiedzieć, coś na minus, przez co, jakby ten pokój ze światem może się nie opłacać. No, ale jest tyle tam w tym pokoju ze światem, powiedzmy, możliwości, akurat w tej edycji tego lochu, że no naprawdę wydaje mi się, że lepiej po prostu wchodzić. No i znowu upadliśmy, zginęliśmy, można by bardziej powiedzieć, i lecimy dalej. Mamy 98 piętro. No, standardowo mechanika. Na każdym, powiedzmy, co 50 pięter jest boss, za którego mamy gwarantowanego epika. No, ale też zabiera nam sporo HP, Nie, nie chcę. Już tłumaczyć takich podstaw, jeżeli ktoś ich nie zna, to niech się wróci do tego filmu. O, teraz jest urugurksi, na przykład to niech się wróci do tego filmu z Halloweenowej wersji lochu, no bo tak jak mówię, mechanika jest bardzo podobna. Zaczęliśmy od tam 50, to już nie wiem pokoju mniej więcej, to już nie wiem czy wam mówiłem czy nie, to akurat istotne po prostu dlaczego? Dlatego, że już robiłem dwie darmowe próby na tym koncie, chyba o tym mówiłem, ale jeszcze wspomnę. Zresztą film będzie też krótszy, bo jakby dzisiaj nie mam jakby można powiedzieć, że taki weny, żeby nagrywać jakiś tam 30-minutowy film, znowu mamy pokój ze światłem, sprawdźmy O właśnie i teraz mamy tą syrenkę. No i możemy tutaj, jak widzicie, mamy taką monetkę, możemy wrzucić no i zobaczymy co ona tutaj nam wylosuje. No i znowu epic, nie? Więc yy, chyba już drugi raz ta syrenka i drugi raz epic, więc nie wiem czy jest na to 100% szans czy nie. Możecie mi napisać w komentarzach yy, jakby wasze doświadczenia. Z tego lochu, jeżeli już tam parę razy zrobiliście, co wam czy na przykład w Syrenie jest 100% szans na epik i tak dalej, i tak dalej. Chętnie sobie to poczytam, bo sam się po prostu dowiem, bo jeszcze zrobiłem tego za mało razy, żeby jakby znać dokładnie te mechaniki. No ale tak, ponagrywam z tego lochu, ponagrywam parę odcinków, może jutro nawet coś nagram, jeżeli nie, to na pewno w poniedziałek więc możecie mi w komentarzach napisać, bo to jest takie dobre pogadankowe, nie ja tutaj sobie w tle klikam strzałka lewo-prawa, o czymś mogę do was pogadać, więc możecie mi napisać w komentarzu jakieś tematy, głównie wolałbym związane jednak z Szejksem, żeby po prostu na temat na dany temat pogadać sobie w odcinku, gdzie będziemy ten loszek przechodzić. Ciekawa sprawa jeszcze, więc po prostu, jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy temat, tak jak mówię Niech napisze w komentarzu. Ja tam sobie wybiorę, poczytam i na pewno się do tego odniosę jakoś tam w kolejnym odcinku. Właśnie z tego legendarnego lochu. Póki on jest, to tak jak mówię, parę odcinków wleci. Z tego, co się orientuję, z tego, co się dowiedziałem. Ewent świąteczny, czyli ten po prostu 4 razy eventu, spróbujemy uciec, no nie udało się, 4 czy my już chcemy używać kluczy, może już, może zaczniemy tych kluczy używać, zobaczymy jak to pójdzie, 4 razy event będzie z tego co wiem od 24 grudnia do 27 grudnia, skąd to wiem, a no stąd, że jakby więksi youtuberzy, czyli tacy powiedzmy tam milionowi, ponad milionowi, no, poczekajcie, bo ja tutaj miejsca to akurat mam, ale chcę sobie, no to jest za 2 miliony i mam tutaj miejsce do rozmontowania. To jest zadyszka, to nie ma sensu. Yy, dobra, wiecie, co tutaj te epiki sobie pochowamy do tego plecaka bocznego, żeby ja widział na pewno wszystko, co, yy, co mi tutaj leci z tego lochu. Yy, tak jak mówię, no znak zapytania to możemy wejść. Milionowi YouTuberzy, czy tam nawet dwumilionowi, generalnie ci więksi, którzy mają za zadanie promować grę, umieścili w swoich filmach, w promocji właśnie Shakesa, umieścili informację, że 4 razy, 4 w jednym, czyli to wydarzenie po prostu, wszystkie eventy, będzie od 24 grudnia do 27 grudnia, więc no, po tym można łatwo wnioskować, że właśnie wtedy będzie, będą te wszystkie eventy, czyli standardowo, tak jak na święta. Czyli 4 dni, czy to dużo, czy to mało, no w sumie mogliby dać 5, nie? Mogliby dać 5, żeby to na przykład od środy zrobić do niedzieli, na pewno by to było lepiej, no ale pamiętamy, że mamy też legendarny lock przez 10 dni, więc jakby no nawet gracze free to play mogą sobie te epiki podrobić z tego legendarnego lochu i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu no co za dużo to niezdrowo też, nie? Także nie ma co się tam... No powiedzmy napinać. Szkoda, że 4 dni też są spoko, nie? Szkoda, że nie dostaliśmy jeszcze tego typa, co nas leczył. To na pewno by było, by było fajne, żeby Wam też pokazać. No chciałbym jak najwięcej mechanik w tym odcinku pokazać, żebyście byli świadomi, co możecie trafić i co generalnie robić w jakiej sytuacji. Tak jak mówię, no ja jeszcze wiem mniej więcej, co robić w jakiej sytuacji, dlatego to w ogóle nagrywam, ale nie wiem, czy na przykład, nie wiem, tak jak mówię, od tej syrenki jest 100% szans na epik, czystej rury kanalizacyjnej też jest 100% szans na epik, czy komuś się trafił na przykład nie wiem, Gold albo coś innego. Także, tak jak mówię, jeżeli macie jakieś doświadczenia, to możecie mi napisać. Tak jak mówię, no najbardziej się zmieniły tak naprawdę te pokoje. Ze światłem, yy, najwięcej rzeczy tam niepotrzebnie to zrobiłem w ogóle. Spróbujemy uciec. Yy, no, niestety się nie udało, trudno. Yy, tam się najwięcej pozmieniało. Ale mechanika generalnie jest taka sama. Gold, gold z, ewe, z Zacząłem w ogóle o tym mówić. Gold z legendarnego lochu. Yy, z tego co wiem, prowadzone już są jakby nazwijmy to nie badania, tylko po prostu yy, taki arkusz jest prowadzony przez jednego gracza. Nie z Polski, tylko tam z generalnie, no, ze świata powiedzmy. Yy, chyba z Niemiec dokładnie, ale to nie. Nie, nie ma znaczenia. W każdym razie, no on tam prowadzi właśnie taki arkusz, żeby. Yy powiedzieć mu napisać mu na jakim świecie na jakim świecie to może akurat nie ma znaczenia, ale jaką postacią czyli jaki level po prostu robiliśmy ten loch ile dostaliśmy golda łącznie ze sprzedanymi zwykłymi temkami z pierwszej próby czyli z pierwszego przejścia tego lochu potem z drugiego trzeciego i tak dalej i po prostu on te dane sobie kolekcjonuje i dzięki temu dowiemy się jak faktycznie taż ile faktycznie ten gold jest zmniejszany nie z każdym podejściem Natomiast no, z tego co się orientuje z tego co już się dowiedziałem to faktycznie jest on zmniejszany znacznie dlatego, że zapytałem czy już wiem mniej więcej ile tam po 10-15 przejściach tego lochu, czyli mniej więcej tylu ile nam będzie potrzeba, żeby wszystkie legendarne itemy wiadomo, no to przy odrobinie szczęścia, ale żeby wszystkie legendarne itemy zdobyć no i mówi, że ten gold jest faktycznie mniejszy, więc po prostu, no raczej już takie farmienie golda odpada, tak naprawdę odpada i jakby nie będzie to dłużej, na szczęście praktykowane. Wiadomo, że nie wiem. W sumie to zależy bardzo dużo od tego, czy ten gold z tego lochu y, będzie się bardziej opłacało y, robić po prostu loch za golda, jak już będziemy mieć wszystkie legendarne itemy. Y, czy bardziej na jakimś tam levelu będzie się opłacało na przykład gryfa y, sobie kupować, przedłużać i czy gryf da więcej y, za tyle samo grzybów, czy właśnie ten loch, nie? Ale jeżeli będzie to w miarę zrównoważone, czyli wyjdzie mniej więcej tyle samo, no to wtedy znaczy, że ten loch faktycznie poszedł w dobrym kierunku. Y, Okej, okay, tutaj mamy jakieś trumne, można by tak wnioskować. Tego jeszcze nie miałem i nie wiem w ogóle co to robi, także klikamy, możemy przejść dalej, ale mamy w trumnie 10 milionów golda, więc yy, też jak najbardziej spoko, nie? też jak najbardziej sympatycznie yy, dobra, tu spróbujemy sobie uciec, mamy jeszcze tylko 16 kluczy, więc w sumie troszeczkę yy, z tych kluczy się wycyckałem, teraz mamy bossa, więc yy, o widzicie samowar blady, tym razem nam się tutaj trafił, yy, no są to generalnie potwory wiadomo z hemoridoru nie, w sensie ci bossowie i tak dalej to jest jakby logiczne, no bo, lord, no bo Loch jest oparty, można powiedzieć, na władcy pierścieni i temki zresztą też są bardzo powiązane z władcą pierścieni. Tutaj pozdrawiam Sparka z Discorda, który na przykład, gdy narzekałem, że miecz dla wojownika jest bez sensu, bo jest złamany, i znowu jest brzydki. Poprzedni był brzydki, ten styl jest tak samo brzydki, moim zdaniem. Gdzie właśnie na jaku wojownika mi najbardziej zależy. To on mi wytłumaczył, że jest to miecz, którego nie da się połączyć, a twórcy Szejksa po prostu tak wynika tam z fabuły, że nie da się go połączyć, a twórcy Szejksa go związali sznurkiem, więc to jest jakby nawiązanie do fabuły. No ja niestety wadcy Pierścień nie oglądałem, oglądałem jakąś tam jedną część, ale ge, jak byłem mały, tak młodszy, ale generalnie bardzo mnie jakoś nie wciągnął więc no po prostu jakoś mnie to bardzo nigdy nie fascynowało, więc też po prostu nie wiem, nie, nie, nie rozróżniam tych nawiązań powiedzmy no ale jakby to tam nieistotne. Dobra, wiecie co? Bo mamy niecałe, niecałą połowę HP Może teraz bym przestał troszeczkę używać kluczy Może bym się może bym jeszcze tutaj troszkę ich pofarmił póki, póki mogę Nie będę ich używał tak jak mówię no i zobaczymy ile mi zostanie, już będę chciał lecieć po prostu cały czas, za klucze później do końca. No i spróbujemy czy nam się uda, nie spróbujemy czy nam się uda. Przy okazji zobaczę ile, trzeba brać pod uwagę, że dwa razy robiłem za darmo, ale generalnie ile łącznie tych podejść będę musiał mieć, yy... będę musiał mieć po prostu ile razy bym się musiał odrodzić, gdybym wszystko robił za grzyby, no w tym sensie. O, teraz jak widzicie, mamy światło i mamy normalnie normalnego przeciwnika. No i niestety nas zabił, nie? No to za dużo, za dużo nie porobiliśmy, nie pofarmiliśmy tych kluczy, ale Dobra, lecimy w ten sposób, więc no mówię, no ten pokój ze światem naprawdę ma masę, masę tych możliwości, nie? Więc jest to można powiedzieć, że troszeczkę ciekawe, nie? Ciekawsze niż poprzednia wersja tego loku. No dobrze, że to ulepszają. Jest też co mogliście z mojego filmu, jak tam omawiałem, tą aktualizację. To jest też. Yy, tam wspomniane coś takiego, że szansa na duplikaty została zmniejszona. Yy, czy jest to prawda? No szczerze mówiąc ciężko stwierdzić, nie? Są osoby, które wiadomo, że zawsze się takie trafią, ale generalnie są osoby, które, nie wiem co to w ogóle za, za błąd wyskakuje jak tutaj wychodzimy do ekwipunku, yy, są osoby, które zrobiły ten log, na przykład dwa razy i dwa razy dostały ten sam itemek, nie? Więc to jakby yy, no, nie świadczy dobrze o tym, że, że ta szansa na te legendarne itemy faktycznie jest yy, jakby yy, szansa na brak powtórek, nie? inaczej, szansa na powtórkę, o, w ten sposób, jest faktycznie mniejsza, no ale zobaczymy, nie, zobaczymy jak to wyjdzie, z tego co pamiętam na wojowniku musiałem wydać, o, to źle zrobiłem, z tego co pamiętam na wojowniku musiałem wydać 8000 grzybów jakoś, 8,5, żeby zdobyć wszystkie legendarne itemy i to jakby był dobry wynik, no więc jeżeli wygram, wydam teraz tyle samo, to, to wydaje mi się, że też będzie spoko, nie, no ale wiadomo, no na wojowniku będę chciał te wszystkie legendarki sobie zdobyć, na innych postaciach niekoniecznie, na postaciach też tam może parę razy ten loch zrobię, ale jakoś tam, żeby się napinać o wszystkie legendarki, no to nie, nie mam zamiaru. Yy, dobra, tutaj sobie idziemy w prawo, no zostało nam tylko 6 kluczy. No właśnie o tym mówię, yy, że te klucze najlepiej jednak jest zbierać do tego około 130-100, no tak mniej więcej, 130 poziom. Wtedy ich mamy przy dobrych wiatrach około 50, no i ten Loszek lepiej nam, tutaj, lepiej nam tutaj funkcjonuje Jeżeli macie jakieś pytania co do tego lochu, tylko prosiłbym o nie jakieś durne w stylu dlaczego nie mam lochu, mam 20 level, bo na, o tym już mówiłem na odcinku To też piszcie, odpowiem Wam po prostu pisemnie w odpowiedzi na komentarz w ten sposób I jakby, bo tak jak mówię, no nie wiem co tutaj, się, co tutaj mówić nie chcę się bardzo powtarzać, no bo mechaniki są generalnie takie same jak w poprzednim lochu poza tym Zmienionymi tam w tym świecącym pokoju, więc, no, jakby nie chcę się bardzo w to zagłębiać, no, bo nie ma to sensu, nie? Może Wam w przypiętym komentarzu też zostawię, film do, zostawię link do poprzedniego filmu, to sobie tam obejrzycie, bo tam te mechaniki bardziej tłumaczę. No ale co tu trzeba wiedzieć, no y, wszyscy wiemy, No, to jest pokój na klucz, to jest pokój z potworem y, W znaku zapytania nie wiadomo co jest, więc, więc jakby spróbujemy pouciekać, ale nie wiem czy to będzie najmądrzejsze Raczej i tak jeszcze raz się będziemy musieli wywalić, y, także no niestety lipka y, No ale dobra, zobaczymy jak to nam tutaj pójdzie, tutaj w ogóle jakiś wielkolud y, Śmiałem się, że przed tym wielkoludem, wielkoludem nie ma szansy w ogóle na ucieczkę, No, ale oczywiście to jest, to jest jakby nieprawda no ale ciężko go ominąć w takim wąskim korytarzyku. Yy, tak jak mówię, no jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, odpowiem jakieś wątpliwości, yy, tylko nie coś, co już mówiłem w filmie, bo nie chcę mi się jakby powtarzać. Yy, dobra, tego sobie ominiemy, no widzimy, no już mamy ponad yy, mniej niż pół hp, więc raczej i tak nie zrobilibyśmy bossa, yy, więc dobra, no jeszcze raz się tutaj musimy wywadzić, tak czy siak, ale z tego co widzę, yy, już nie ma czegoś takiego, albo może miałem szczęście w tym podejściu, że po 150 pokoju po 150 bosie oj plecak pełen jak plecak o bo ja już tu mam nawet zawalony ekipunego kurde czekajcie to ja muszę tutaj sobie to ogarnąć bo, jeżeli sobie nie ogarnę, to mi legendarka przepadnie. No a tego byśmy nie chcieli. Tu mamy coś za 2,5 to sprzedamy. Tu mamy znowu za 2,5 to też sprzedamy. No, raczej wolę epiki niż tej temy za 2,5 miliona. Tutaj tak samo coś za 2,5 to sobie wrzucę epik. Dobra, no teraz już mamy tego więcej, tego miejsca. Raczej powinno starczyć do końca, nie? Tak jak mówię, no jeżeli nie, nie coś takiego głupiego, co już mówiłem nawet na początku filmu, no bo na takie coś mi się nie chce odpowiadać. I tak jak mówię, jeżeli macie jakieś dla mnie tematy. Może w końcu zrobię te nieszczęsne pytania i odpowiedzi z Discorda, o których już mówiłem dawno, ale jakoś się nie mogę zebrać. To piszcie mi w komentarzach. Na jakiś na pewno temat nagram film, a w tle sobie będziemy robić loszek. Bo i tak, i tak no teraz ciężko z czegokolwiek innego nagrywać. No jest opłacalny ten log, nie? Jest opłacalny, żeby go robić. Wiadomo, że najlepiej by było wszystkie legendarne itemy dostać, no ale niestety yy, ciężko będzie na każdej postaci w moim przypadku, więc tylko na wojowniku będę chciał to zrobić. No, ale tak jak mówię, jest opłacalny, no bo oprócz tych legendarek to jest dużo epików, dużo jest też, yy, sporo też Golda na początku przynajmniej leci, więc wiecie, zawsze, yy, zawsze coś. Okej, okay, teraz mamy, zobaczcie, taką fontannę. W ogóle ja, ponad z tego co słyszałem, to jest około 12 możliwości yy, innych w tym świecącym pokoju, więc to też jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Yy, no i co ta fontanna, fontanna nas uleczyła? Tylko szkoda, że nie ponad pół HP, bo teraz i tak na tym bosie zginiemy i tak będziemy musieli się jeszcze raz odrodzić. No ale widzicie, jeżeli by nam się przyfarciło, yy, to faktycznie. Byśmy mogli sobie. No teraz nas zabije dokładnie. Y, to faktycznie byśmy mogli już bez żadnego tutaj, y, bez żadnego odrodzenia sobie tego bossa zrobić. No i dobra, co, co nam tutaj wypadnie? To tu jestem bardzo ciekawy, y, jak, to, jak to generalnie będzie działać teraz. W sensie, no, jaki temek? Jak no i mamy pierścionek. Pierścionek nawet fajny, y, plus 23 cechy, więc też spoko. Y, i tak naprawdę tyle, nie chcemy tego robić jeszcze raz albo nie, bo teraz mamy darmową próbę, dobra, to wiecie co, jeszcze sobie tutaj na szybko zrobię, 23 minuty, a ja miałem już 50, no właśnie o tym mówię, też było w ogóle w y, tym opisie zmian. Też było coś takiego, że animacje są szybsze. No, jak widzicie, nie zauważamy tego. Robię ten log już 25 minut, a zaczynałem od 50 pokoju. Więc, jak będę robił od zera, no to odcinek półgodzinny murowany. Dlatego, właśnie, chcę, żebyście mi napisali o czymś, o czym będę nawijał przez ten czas. Nie, żeby tam jakoś wyczerpać jakiś temat, jaki Was ciekawi, ciekawi można by powiedzieć. I tak, i tak naprawdę tyle. Myślę, że wyjaśniłem, co tutaj mniej więcej w tym lochu robić, tak jak sami widzicie. Teraz macie okazję zobaczyć, jak zaczynam. W ogóle, no wiem, że już dzisiaj, jak wrzucę ten film, to już raczej ludzie dwie darmowe próby zmarnowali, jeżeli ktoś nie grzybi, no ale zmarnowali. No to wszystko zależy, nie? Czy zmarnowali, czy nie zmarnowali. Tu jakaś w ogóle długa strasznie animacja. Czy zmarnowali, czy nie zmarnowali, no to zależy, ale generalnie, no teraz już będziecie wiedzieć mniej więcej, co robić. Żeby minimalnie do tego setnego pokoju, ale tak jak mówię, ja raczej, raczej bym się starał do jakiegoś 130 sobie, Zbieramy klucze, y, potem tych kluczy zaczynamy używać, żeby nie walczyć z potworami, bo potwory y, o, znowu ten no i co uda nam się uciec? Udało nam się uciec spoko bo by nas zabił na Hita i próba by była dość mierna. Y, tak jak mówię, no zbieramy te klucze i potem ich używamy, żeby jak najmniej walczyć z potworami no bo po każdym, tak jak mówię po każdej pięćdziesiątce te potwory zaczynają nam bić więcej, log jest procentowy więc nie ma znaczenia ile mamy HP nie ma tak naprawdę znaczenia zupełnie nic z naszych statystyk bo po prostu wszystko jest dostosowane do nich, jeżeli mamy 150 milionów HP to tyle samo nam będą tutaj tego paseczka zabierać potwory, jakbyśmy mieli na przykład nie wiem, 20 milionów HP więc o to się nie musicie martwić dobra, no lecimy szybko i i tak ten film będzie długi, no ale to jakby nie ma znaczenia, czy ja mam włączony dźwięk mam włączony dźwięk na szczęście, nie wiem jakie są te dźwięki w tym lochu, nie wiem czy w ogóle one są działające powiedzmy, jeżeli mam wyłączone te sygnały otoczenia, ale no jakby dźwięk przynajmniej dla mnie nie jest jakiś bardzo istotny, zresztą widzicie, że ja Shake'sa nagrywam totalnie bez słuchawek bo no nie ma tam jakichś dźwięków powiedzmy bardzo, bardzo wymagających kurde, ale jestem, świece się gdzieś na tej kamerce, o właśnie, jeżeli jeszcze chodzi o kamerkę, to dzisiaj byłem na mieście i widziałem w sklepie taki ring, taki ring, który Ledo który oświetla, można zmieniać, są z tego co widziałem, y, trzy, y, trzy jakby tam opcje, żeby to by światło było jakieś tam y, bardziej, nie wiem, jakieś tam żywe, jakieś tam bardziej takie żółte, bardziej takie jasne, no generalnie coś tam do doświetlania twarzy i wpadłem na pomysł, że w ogóle zapomniałem, że coś takiego istnieje, nie? I że mógłbym sobie coś takiego kupić, ustawiłbym na przykład, nie wiem, za monitorem, yy, kupiłbym sobie takie długie, to bym po prostu gdzieś wysoko to ustawił i mogłoby mi gdzieś tak z góry oświetlać, oświetlać twarz na środku. Yy, dzięki czemu nie byłoby czegoś takiego, że na przykład o teraz yy, tą stronę mam bardziej taką ciemną na kamerce, aniżeli lewą, nie, bo lewa bardziej bardziej oświetlona niż właśnie prawa. Yy, teraz bym miał to tak jakby z góry nad sobą ten, to światło i dzięki temu by by było to, no lepiej by ta kamerka wyglądała, nie? No i wiadomo, światło takie białe y, też lepiej wygląda, ale to zobaczę. Poszukam sobie na internecie, widziałem, że za jest y, chyba w Kauflandzie, y, więc poszukam sobie może na internecie, zobaczę, co to tam, jakie ma opcje. To w Kauflandzie, może na internecie będzie coś ciekawszego, y, co będzie miało więcej opcji, no i raczej coś takiego prędzej czy później sobie zamówię, no bo przyda mi się, przyda mi się tu mogę w sumie klucza użyć, ale nieważne, przyda mi się, no bo no bo wiadomo ta twarz będzie lepiej doświetlona, dobra, tu użyjemy klucza, którą mamy, okej, okay, no ten film leci na pewno jakoś koło dziewiątej, jak nie później, ale to spoko, to jest spoko, bo wydaje mi się, że no czekaliście na ten odcinek, nie dużo osób mi pisało, także od razu przepraszam, no tu już jest w sumie koniec, mało kto do tej do tej, do tego momentu dotrwał, ale przepraszam, jeżeli coś tam nie ogarniam, czy coś, no ale z Zmęczony jestem, nie nagrywam tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, że sporo osób mnie prosiło. Nawet tam na Discordzie mnie ktoś pytał, czy dzisiaj będzie jakiś odcinek. Ja napisałem wstępnie, że nie, bo tak właśnie myślałem, że będzie. No ale jak widzicie, zebrałem się, no i coś tam uda mi się nagrać. Dobra. Jeszcze raz możemy sobie pozwolić, żeby nas uderzyli, dokładnie. Jak widzicie, wszystko wyliczone, 251 tysięcy HP. No i teraz będziemy mogli próbować uciekać, czy nam się uda, nie uda. Nam się upadliśmy i okej, okay, robimy sobie warte dalej. I tyle, jak widzicie, no mamy ten legendarny itemek, więc to jest jak najbardziej spoko, plus 23. To są w ogóle, z tego co wiem, legendarne itemki z tego lochu halloweenowego. Więc no tak 25 na itemku mniej więcej, to jest jak najbardziej na plus. Znowu się przebierzemy i znowu będziemy mieć spokój z przebieraniem na długo. Oprócz tego widzieliście, 50, 150 pokoi i zobaczcie jak dużo mi epików poleciało możecie naliczyć przez cały odcinek, więc no jest to naprawdę opłacalne, dobra ten pierścionek sobie podmienię już po, do, po odcinku to by było na tyle, ja wam dziękuję za odcinek, dziękuję wam za uwagę, za oglądanie zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na discorda dla widzów w przypiętym komentarzu w opisie w przypiętym komentarzu też wam prawdopodobnie wstawię jak nie zapomnę link do pierwszego mojego filmu z legendarnego lochu gdzie, jakby tam bardziej tłumaczę te mechaniki i tak dalej, bo to była wtedy jak nowość i w ogóle pierwszy raz coś takiego weszło. Teraz to już nie jest nowość, tylko po prostu jest to tak, jakby można powiedzieć, odświeżone. Także też sobie zwróćcie uwagę, też sobie obejście I tyle. Więc ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.